Cześć, tu Macie, witajcie w kolejnym odcinku The Binding of Isaac Rebirth. Jest ze mną oczywiście Virius, znany jako Łono Posejdona. Siema. I dzisiaj przed nami kolejny challenge, ponoć taki cudowny i wspaniały, że gęsiej skórki dostajemy. I że wszystko pójdzie bez problemów z grubsza. Tak. Dobra, to ja jakieś continue mam, nie wiem co ja tam robiłam. Tak, wszystkie tutaj poprzednie teraz... Tak, ja się pochwalę, bo zrobiłem w końcu Darkness Falls i zrobiłem go następnego dnia po poprzednim nagrywaniu. Czy ja ostatnio robiłam The Tank? Piąty? Tak, ostatnio robiliśmy The Tank. Dlaczego ja nie mam skreślonego? To najwyraźniej nie robiłaś. Jak nie? Ale okej, wyrównuje się, bo ja robiłem Darkness Falls też później, bo jeszcze się raz muszę nie go przejść? No. Bo, dobra. W każdym razie dzisiaj Solar System. Dobra, ja już wchodzę. I też wchodzę. Mam błogosławiony język. Też jezdem, jest tragedia. To co, lecimy? Jasne, to ja już ruszam do boju. Już mi gorzej. Przywitał mi pająk, ale sam się rozwalił o ognisko, więc jest dobry początek. Ja mam Digletta, za jakie grzechy, przecież on będzie pluł we mnie. Jego matka nie wychowała. Dobra, zginął. Czerwona muszka zadaje fajny damage, ale niestety zasięg jest żenująco mały. To Mars. Twoja Magda jest chora? Nie, moja Magda nie jest chora, tylko kaszle. A. Tak, po prostu randomowo. Spok. Znaczy nie, nie kaszle, jak dopiero rek wciśniemy, to wtedy kaszle. O, mam nie. Tego... O Boże, wybuchówki. Czego mi nikt nie powiedział, że to wybuchowce tu są. Zgin, gadzie, przebrzydły zgin. Musiał zginąć oczywiście blisko mnie, żebym ja dostała, prawda? Shit! Oberwałem kurna... od Cornflakesa, ginącego. Ja w ogóle ostatnio mam wrażenie, że Isaac mi się włącza, słuchaj, poza Steamem i nie jest jakby połączony ze Steamem. Mam takie dziwne wrażenie. A co, że ten tank ci nie zaskoczył? Tak, że po prostu ja go uruchomiłam zapewne... Ale wiesz, jak to możesz przejść? W sensie, że możesz sobie... Znaczy przejść, rozwiązać. Przepraszam. W taki sposób, że... Znaczy, jestem na bosie i się skupiłem straszliwie. Okej. Okay. Co ja mówiłem? Że okay, jak ja mogę rozwiązać? Próbowałeś synchronizować? To znaczy... Czekaj, bo ja też jestem na bosie i się skupiam. Dobra. Nie przeszkadzaj. To nieważne. Nie było pytania. Jedno serduszko zginę, ja to zginę, zobaczę, że zginę. Czy ty mógłbyś, no właśnie, zginąć? Wow, jaki farcioch, dobra. Mam głowę bez konia i to dziwnie wygląda. Dobra. To znaczy, bo wiesz co ostatnio zauważyłam, bo ja uruchamiam go z ikony, że mam uruchomionego Isaaca, a Steam się nie uruchamia, wiesz? Aha. To może i ostatnio, jak nagrywaliśmy, też coś takiego miałam, taką sytuację. A może jest jakiś problem wtedy? Nie wiem. Ale widzowie na nagraniu wiedzieli, że przeszłam to. Tylko jest jakiś inny challenge zależny od niego? Chyba nie. Czyli ja nic o tym jakoś nie pamiętam, że były jakieś tam, że któryś trzeba odblokować, żeby 8 coś jest tam... chyba od 11 zależny, czy jakoś. Aha. Tak. Oj, zgin, nie pluj na mnie, ty. Gadzie. Kompletnie nie pamiętam, czy są treasure roomy. Wiem, że są sklepy na bank. Dlaczego mnie diglety dzisiaj osaczają? Za jakie grzechy? Kurde, zaczęliśmy używać prawidłowych nazw, normalnie. Serio? No, Diglett to jest prawidłowa nazwa. Nie, Diglett to Pokémon. Ale one się chyba też Diglett nazywają. Okej. Okay. To nawet nie widziałam, to przypadek. No. Nie wiem, no dlaczego teraz tak losowe skojarzenia mam. Mi się skojarzyło właśnie artykuł, który dzisiaj czytałem. Notch kupił sobie całkiem pokaźny domek za pieniądze z Minecrafta. Znaczy, jak najbardziej wydaje mi się, że zasłużył, nie? To nie, że mam ból zadka czy coś w tym stylu, ale sporo osób się pluje, że jaki on ma dom w ogóle duży, a czemu ja nie mam takiego dużego, a w ogóle duże są do dupy i jakbym był bogaty, to bym sobie takiego nie kupił. Okej. Okay. No, więc generalnie w takim tonie są dyskusje. Jaki grzech, ja tu przyszłam. No, chodź, no tak, jak chciałam was pultnąć, to wy uciekły. Mam te... O, jak ty to nazywasz? Kupa miecha. Ale tego z kością w mózgu. Uciekinierzy, uciekinierzy z mięsnego? Nie, to są zboczuchy chyba te. Ale które? Zboczuchy?
Oj, te czerwone, co ganiają z otwartą paszczą, nie? A ja miałam teraz te takie z kostką pełzające. Wiem, które. Dobra, mam sklep. Straszne skurwielstwo. Czekaj, czy ja myślę, czy wziąć sobie, mam z pilsy, czy wziąć z Soulhearta? Wezmę z Soulhearta, bo to bezpieczniejsze jak dla mnie. Ale zmaszowałem po prostu monstro muszką. A ja mam kubkę gwizdżącą, wiesz? Wepchnąłem mu muchę do oka. Jak się z tym czujesz? Ja bardzo dobrze, monstro już gorzej. A jak ty byś się czuł zapniętą kupą wokół? Muchą! Muchą! Kup... O Boże! Powiedziałeś o kupie! Nie, chodziło mi o muchę. No a powiedziałeś o kupie. O Boże, że mu wepchnąłem kupę wokół? Tak! Albo ja źle już posłyszałam i przeinaczyłam, jak tak to sorry. Pamiętasz może, co to jest za item? Jest do znalezienia w Devil Roomie. Wchodzę w Devil Room, właśnie. I jest to taka różowa obroża z takim to jest Eternal Life bodajże. Nie wiem, co to do końca robi. I jest jeszcze drugi taki jakby taki szary mózg. To jest to. Dark Mask czy Black Mask? Nie. To straszy bodajże, wiesz? Aha, że jest, aha, tylko że co mi to da? Ha. Nie wypowiem się kolokwialnie, co ci to da. Dobra, biorę. Fearshot. No nie, bo ciekaw jestem, czy... Bo, no bo to tak, jest szansa, że przeciwnicy zaczną uciekać, jak dostaną łzą, tylko że właśnie nie mam. Jestem ciekawy, czy to zadziała, jeżeli na przykład jedna z moich muszek dotknie przeciwnika, nie zabije go, ale dotknie. Wow, ja się nie przygotowałam, wpadłam od razu do drugiego pokoju. Jak to tak grać niementalnie się przygotowując? Dobra, ja mam pluskwy w ogóle. Jak mnie dziaduwa ugryzła tu? No, nic stała za to dziaduwa. Ała, no! Jaki kmiot wiśniakowaty, no ale serduszko czerwone zostało. Gram po prostu na styk. Ja co prawda nie, ale mnie mój, ta rozgrywka i moje położenie mnie przeraża, że tak powiem. O, tak to określę. No ale serduszko moglibyście oddać, bo ja jej durno straciłam. Wow, wpadłam do pokoju, tu tyle niebieskich muszek do mnie latających, takie sweet. Zajebiście. Wybuchające muszki. A ja tu cornflakesy dostałam. Idźcie tu muszki do tego cornflakesa, weźcie go, uciupajcie. Dziękuję. O, oddali mi serduszko, jak miło. Tu co mam? A, tu są pająki ścienne. Mam 13. Idź do sklepu, iść, bo w sumie jest... Dobra, biorę kurde, jaki tactics w ogóle odstawiłem. Czy jestem z siebie dumny. No to ja z siebie też mogę być dumna, chociaż nie widziałam. A z siebie jeszcze dumna nie jestem. Jak przeżyję to, to może będę dumna z siebie. Z dobrze, że mamy też latanie po prostu. No, spróbowałbyś to przejść bez latania. Bez to... tego to już by była po prostu... Nie wiem. Chyba order boku. Jakiś ode mnie byś dostał. Sama bym ci go nawet zrobiła. Samoróbka? Order? Mhm. Skubane ci też czaszkami potrafią strzelać po skosie? Teraz dopiero zauważyłem. Oni pod każdym kątem strzelają. Ja znowu pełno muszek dostałem. Weźcie ich wysadźcie. O, i tych wysadźcie tu. Czab! Nie mów, może ja mogę go mieć teraz. Ja teraz mam muszkę, wybuchówkę i weź ją zdejmij. Odpowiednio. Okej, okay, spakowałem i się, oczywiście bo to było dostałam, bardzo mądre. Nie? Nie, trolka, nie. Boże, uciekłam w czaba. Ale przeleciałam go koniem, wiesz? Chyba okay. Mi się to nie podobało do końca. Oj, srał się koło mnie i jeszcze mnie zjadł. No, kici, kici. Jezus Maria. Chodź tu. Wróć. Wróć. Skubany jest szybki. Wróć. No. Mój zaraz umrze. No nie! Wróć. Ja fajną taktykę, wiesz, zrobiłam na niego, bo wlazłam mu, słuchaj, na ten, na skałkę i po prostu tak. Podchodzę od czasu do czasu. I plujesz do niego, go że sobie. Chodź tu, nie? Dobra, padł. Ale serduszek troszkę straciłam. No. Ale głównego bossa ja nie przejdę. Boże, my do tego, do Eclipse idziemy. Tak, to jest po prostu... Jezu, już bardzo dobry news. Dostałam. Dostałam Darknessa, przecież tu ja zemrę. Paszoł! Ugryzł mnie. Zraszowałem dziada. Ugryzł mnie pająk. Eboli dostanę. No, uciekaj. Yeah! Ale straciłem serc, ja nie mogę. A ja idę sobie znowu... A, to jest Arcade Room! O. To przecież nie jest trudny boss. A jeszcze piąteczkę dostałam, zaraz sobie tu pogram, może coś dostaniemy fajnego.
Co, health up. Yeah. Are you a wizard? No teraz to mnie to w sumie nie rusza, no bo w sumie nic nie mogę. Czekaj, bo ja krew oddaję. Krew oddajesz? Tak. Klucze dostałam. Pójść do jednego miejsca i oddać krwi trochę. Czekaj, dostałam pigułę, co to jest? No super, dziękuję bardzo. Tak, to było mądre. Kurna, nie wiedziałem, że Devil Hearty schodzą również na tym pokoiku takim... Od kiedy? Z Sacrifice'em. Myślałem, że tylko czerwone. A nie, to z Sacrifice'em schodzą. A, pieniądze mi się skończyły. Okay, myślę, no to ja... nauczyłem się po prostu w brutalny sposób. O Boże, mam tych jebaków kościanych. O Boże, to będzie ciężkie. Jebaki? Nie, ten w ogóle challenge. Powiedz, są jeszcze gorsze. Nie chcę wiedzieć jakie. Boże, pajęczaka mam za jakie grzechy. Idę tu i spadaj ode mnie. Kurde, tak się nawiguje. Umarł. No tak, wydałam wszystkie pieniądze, chciałam iść do sklepu. To takie typowe dla kobiety, prawda? Dobra, mam złoty klucz, sobie wejdę. Wow, to nie jest sklep. Echfasa mam. O, kupa. Wild Fortune to sobie wezmę i wysadzę. No nie! Kupa przez srakę mnie zaatakowała. Co dawał Echfas? Jezus, nigdy nie pamiętam tych run. Chyba się nigdy nie nauczę. Mi się wydaje, że on robił przejście w dół. Spróbujemy. Tak, przejście w dół. To gdzie jesteś już teraz? A zaraz, bo sobie zmieniam na księgę i zaraz ci powiem, gdzie jestem. Kurczę, Devila zapomniałam. Ja teraz proszę ja ciebie. Jestem... Nekropolis Tynka. Kurde, to ty jesteś ładnie daleko. No nie. Jak głupio obrywam. Bo ja się jestem szybko. Catacombs 2. No, ja tylko dlatego, że miałam echwasa, mi się udało. Okej, amnezja, zajebiście. To coś, czego potrzebowałem właśnie teraz. O Boże, a ja mam małe gridki, te głowiaste. Mam przyciągającego... Nie określę go po swojemu, ale parszywiec. Plujący czymś tam. Jezu, zombiaki mnie gonią. Laserowca, o. Tak. Te mięsne. O, zginął. Proszę o serduszkę, tylko serduszka, proszę. Tak, oczywiście bombki, bo po co ma dziś serduszka? Jeszcze miała, o, bombków jeszcze więcej. A dlaczego tu nie ma bombek tych, wiesz, których? To znaczy bombek skałek. No. No. Bo nie. Bo nie może być za dobrze. Bo nie. I tak nie jest za dobrze, no proszę ciebie. No, jeszcze kubkę mamy. Może podejdę bliżej kubki, o. Mamy mniejsze kubki. Czemu ta czerwona tak wolno się buja? No, to jest problem. Brać... Ona dobry damage zadaje. Mhm. Brać Kane's Eye? Wiesz co, nie wiem, czy to nam pomoże w tym challenge'u. Kane's Eye, co ono dawało? Coś z kasą pewnie. Nie, ono mapę ci za jakiś czas mogło pokazać całą. A, racja. Mam głowę kotka. Wziąć głowę kotka? Czy w ogóle on zadziała? Działa głowa kotka, wiesz? A nie biorę ją, bo ją zużyłam. A nie, tu dziękujemy. Ładnie, teraz wjechałem czerwoną muchą. W ogóle ostatnio miałam tak fajnie, wiesz, że miałam no, bardzo duży damage i grałam ziazią i wzięłam właśnie głowę kotka. Matka, noga, na jednego hita poszła. A natomiast ten, serce, o dostałam serduszko, serce poszło na hita i na jednego tego, bo ja miałam, Boże jak on się nazywa, oj ten, co ty mówisz, Brimstone. A, Brimstone jest zarąbisty. Masz Brimstone'a, to nie masz problemów, teoretycznie. Grubasy mnie opierdziały, wiesz? Opierdziały. To są dosłownie. O, i w ogóle, słuchaj, oglądałam ostatnio twoją perspektywę i widziałam, jak te łzy tak fajnie były przyciągane. Tak, jak przez grawitację były przyciągane, tak. Nie? To było fajne. Okej, okay, jestem biedny, mam pół HP-ków. Jestem biedny, głowy mnie gryzą. Dobra, poszło. Ja mam 1,5 HP-ka i ja bym się nie obraziła o więcej. Mam ślepucha, ale mam kasę i mam sklep, więc pójdziemy okay, do sklepu. Okej, mam... Kurde, czaszki i serca.
Ale mam w środku bezpieczną wysepkę. Wiesz, że one tutaj mi nie mogą wjechać. No, bezpieczna wyspa zawsze na propsie. Dobra, zginął. O, rastiki. Ale nie chcę, wolę to, bo mi się to podoba. A w sklepie nic nie ma. Co ja sobie tu mam wziąć? Karty można byłoby sobie wziąć w sumie, nie? Co lepsze, karty czy Necronomicon? Kurde, wiesz co, moim zdaniem mi to i to słabe. Dzięki, idę z tobą. Grunty przyjacielska rada, nie? No co, no... Zginę zaraz. Tak, jestem zajebisty. Bo mam bezpieczną wysepkę, to się wpierniczę. A myślisz, że co ja to samo robię teraz? Mam pół serca. Dziękuję, do widzenia. No, maska na mnie wpadła. Dobra. No to na mnie właśnie też maska wpadła. Mam jedno serce. Jest, zatukłem je. Ja nie, zaczynam od nowa. Hajsu mnóstwo, ale co z tego? Od razu mówię, że jak teraz przegram, to nie gram więcej. Skaczące grubasy. Wolę skaczące grubasy, ja mam tutaj wybuchowe te pająki. I oczywiście muszę być tak blisko nich, żeby damage mi zadać, że dostaję kopa od nich. O, teraz nie dostałam. Święt. Rany boskie. O, mam Digleta ciemnego. No chodź tu. Że nie rozgarniętego tego. Chyba tak, bo jakiś taki fioletowy, to nie wiem, może jaka choroba czy coś. Salmonella to sprawa. O Boże, po prostu królestwo za hapeki. No, to samo miałam. Ała, jeszcze pająki małe mnie tutaj. No. Ja nie wiem, dlaczego w tamtej skrytce pełno bomb miałam. Boże, ile digletów. Unikam konfrontacji po prostu, uwaga. Diglety, pająki małe, wszystko tu jest, co chcesz. Pełen bufet. Tak. No dobra, nie ufaj jedzenia, bo głodny się robi jak zwykle, jak to ja. Ja czekam, kurde, jak się ta głowa sama rozwali o kolce. I chyba dobrze mi idzie, bo jeszcze zostało jej troszeczkę. O, jeszcze jeden hit. O, pokonałem wszystkie pół serca. Jeszcze nie. Mam bossa. A bossem dzisiaj jest Widow. Oczywiście, pająk do pająka ciągnie, nie? Ale fajne jest to, w tym challenge, że muszki, które oczywiście mi się teraz jak na lekarstwo spawnują, czyli się nie spawnują, zamieniają się w te pomocnicze dla nas. To jest fajne. A tego nie zauważyłam jeszcze, wiesz, jakoś. No miałem jeden pokój, w którym były muszki i od razu do mnie przyleciały i... Pomożemy ci, Virios! Razem zapchamy oczy. A to one się zamieniały? Ja myślałam, że to już takie, wiesz, już muszki dla nas były. To nie zwróciłam na to uwagi. Mask, synetka. Zajebiście. Serduszko. Cały pokój wypełniony tymi zombiakami, co strzelają wybuchowymi... A, zielonki? Shit. Tak, zielonki. Boże, pająki. Dlaczego ja tu mam tyle pająków? I znowu z jednym hapekiem, jak ja to uwielbiam po prostu. Chodź, pająk. Jeszcze dwa motki mi chodzą. Ja patrzę, czy pajączek się nadzieje może na ognisko. Chodź tu. Jej, health up! Mam kolejny pojemniczek na kolejne serduszko. Jakby cokolwiek to pomagało. Jej, ja mam piękną skałkę. Czekaj, wysadzę ją. Ja dwa klucze dostałam, bogactwo. Tak bardzo chciałam dwa klucze. Marzyłam o dwóch kluczach, bo po co mi są karty, prawda? Teraz to ma. A tak, widziałam. Zginę. Pakiem zginę. Widziałam teraz to, co mówiłeś, że się zamieniają. Muchy w muchy. Teratoma. Nie, fajna jest teratoma. Tak, ale mam jako mini boss, znaczy wiesz, na pokoju i nie jest za wesoło, mam pół HP-ka. Okej. Okay. Wiesz, ja też zginąłem. I poszło. W sensie ty poszedłeś czy ona? Zginąłem. Ja też zginąłem, no to mamy porówno na razie. To dawaj jeszcze raz. Restarcik. Jeszcze jeden restarcik, teraz jak zginiemy, to już sobie damy spokój. No bo nasze to tak może być długie. Zadowie. Na szczęście basement. Las! Już tak dzień dobry? Tak, ale cieszę się, wiesz? Ja mam damage i range up. Zobaczymy, co z tym damage'em. Bo to jest szansa, że wypadnie jakiś fajny item na starcie. Piguła. Jaka piguła? Balls of steel! I rozmawiamy teraz. Obraziłam się. Że mam stalowe jaja? O, że od masz razu. Lepiej niż dwie ja. Muszki. A. Wiesz? No
No, szkoda, że tych puszek nie mogę sobie zachować na atak kontrolowany, w sensie, że, żebym ja zdecydował. Że sam je wypuszczasz, kiedy chcesz, tak? Tak, tak. A nie, że lecą same, bo na przykład są przeciwnicy tacy, z którymi mogę sobie spokojnie... Sam poradzić, a wolałbym na przykład muszki sobie zostawić na sytuację, gdy na przykład wchodzę na bossa, o. No dostał właśnie damage to. Od razu ze strzała, nie? Czekaj, bo ja się z pająkami małymi męczę i tutaj mam teraz tego cornflakesa. I pająk skaczący. I health down. Fuck. Dlatego ja się powstrzymywałam od pigu ostatnio, wiesz? Kurde, po prostu czasami tak mogą... No okej, okay, dobra, to nie jest koniec świata, ale też za fajnie nie jest. Duke of Flies. Super, to Duke of Flies to sam się praktycznie zabije. No tak, no bo spawnuje muszki. To jest idealny właśnie przykład. Spawnuje muszki, które stają się moimi pomocnikami i jesteśmy w domu. Czyli mamy samobójcę, mówisz. Jej, zwiększyły mi się łzy i shot speed up, czyli parametry, które bardzo są ważne w tym challenge'u. Okej. Okay. Które mi bardzo pomogą. Jezu, za jakie grzechy, znowu te wybuchające pająki. No rozumiem, że ta gra mnie nie lubi ostatnio. Właśnie, idź pająk na ognisko. Fucking shit! Cztery pancerni. A też miałam przed chwilą jednego. No i oczywiście oberwała mnie. Dobra, wchodzę do sklepu, bo... Ach. Spróbuję tak. Dobra, mam. I to mam. Dobra. Isaac versus Envy. Kupiłam sobie czerwone serce, bo nie mam czerwonych serc na mapie, nie? Wchodzę do drugiej pokoju i co? Dwa pełne czerwone serca. Czasami Boże, się znajduje... Dark One. Te. Przegrałam już ten czasami talent. Się znajduje super secret roomy. Ja to już przegrałam. Albo ja z nim będę walczyć ruski rok. Ja staram się Envy taktycznie rozegrać. Wiesz co, zdecydowanie wolałabym Envy'ego niż tego. Wiesz co, on też potrafi być tricky. Gdzie mnie loserem tutaj, ty? Po tafiańcu. Ale powiem ci, podoba mi się ten challenge. Nie. Jest posrany, ale po prostu... Jest ciekawy. No jest ciekawy, no... Będę klął na niego. Już pamiętasz, co ci ostatnio powiedziałam przy naszej rozmowie na temat tego challenge'a. Kurde, jeszcze dwa wybuchowe pająki. Na szczęście same się zdetonowały. Powiem ci, że nawet tak nieźle mi z nim idzie, chociaż długo. Zginął. Dostałem speed upa. Okej. Okay. Jedne plujące hagisy. To była, słuchaj, to, że ja zginąłem zemsta za użycie tego Echraza, tej runy. Aha! Mówię ci. Pokarało cię, że sobie chciałaś ułatwić życie. Tak, że sobie dogodziłam, to mnie pokarało, nie? O Boże, co robić, jak doszedłem do bossa, a nie odkryłem całego levelu? A, w sumie. Nic. Ja go zabijam. Pin. Zajebiście. A, bo ty też zaczynałeś od początku, no tak. Dobra, jeszcze tego. Jest pytanie, gdzie może być boss? O Jezu, nie chcę, że mam te pająki dziwne, takie... kosmiczno skaczące, to jeszcze mam diglety te takie, wiesz. No może zginąć, o dziękuję. Ciemne diglety mam, o. No same się nadziałam, super, jestem genialna. Dobra, all stats up. Devil room, nie dostałem kopa, więc jest nieźle. Próbuję sobie przypomnieć, co robił ten item He accepts your offering, to taka... Tak, koza. Nie wiem, w sumie zawsze to biorę, a nigdy nie wiem, co to robi tak naprawdę. A ja właśnie czytałem kiedyś i starałem się zapamiętać. No się tu zaraz. Tak mi jak cornflakesy, słuchaj. Pół serca. Zobaczysz, że ja to skinę. Nie mam opcji, żebym ja to pokonała, bo... Nie chcę, że te... No spełniło pełno pająków. Tak, jeszcze teraz właśnie cztery pancernych dostałam, jednych. No, a oni są poronieni. No, zabiłam pająka i zginęłam na nim. Fuck, kurna! Double dead normalnie. Dobra, Jesus. Ostatni raz zaczynam tylko dlatego, że tobie lepiej idzie. No, polemizowałbym. I że jest ciężko powiedzieć, że... Jest większe prawdopodobieństwo, że ty dalej przejdziesz niż ja.
Więc tylko dlatego zaczęłam... Dziękuję za zaufanie. Naprawdę. To jest wiara się nazywa, nie zaufanie. Nie wiem, czym to jest podyktowane, ale... Straszny jest ten challenge. On jest fajny, ma w sobie coś takiego, ale... Ale jest... Wiesz, to, mam... to jest challenge, to jest dobra nazwa. To jest challenge, tak. Faktycznie. Damy się, co mam z minibossa. Jezus Maria, nie wiem. Teratoma? Nie, Teratoma nie jest minibossem. Jest, występuje tak jak Envy. A, no właśnie, takiej Envy'ego mam, Envy. Tylko że super. Aha. Envy mam. Zostało mi jedno serce, zaraz zginę i to będzie moja trzecia śmierć. Pół serca zostało. Nie mogę się skupić, jak ich tyle tutaj lata. Dziękuję, zginęłam. Ja jeszcze żyję. Dobra, według naszych zasad ja odpadam. Dobra, czyli ja muszę się postarać jeszcze zginąć w miarę szybko, tak? Nie, masz dojść do końca i ratować honor naszej serii. To raczej... Okej, lemon party. Będzie impreza. Wiesz, jak coś mam piwo i takie te małe sucharki o smaku czeskowym. O Boże, one są smyczne. Smyczne, tak. Znalazłam w ogóle ostatnio takie sucharki, jedne o smaku oliwy. Stymendo. A drugie znaczy, o... Nie do ciebie. Rozumiem, że mi zazdrości, że ja takie cuda znajduję, a ty nie masz czasu, bo się już i w Wiedźmina grasz. Znaczy grasz, tworzysz to. Chciałbym grać w niej. No, a drugie były, słuchaj, o smaku szafranu i rozmarynu. O. No, leżą sobie na półeczce i czekają na swój dzień. Dzisiaj akurat jest dzień trzaskowych. Miałaś smaka na takie coś? Chodziło za tobą, czy... Uwielbiam po prostu takie te sucharki. Bardziej niż chipsy. Wiesz, to jest dla mnie taki zamiennik chipsów, gdzie chipsy są niezdrowe. Chociaż to też pewnie nie są jakieś super zdrowe. Czekaj, mam tu skład. Ja częściej jem chipsy, ale prawda jest taka, że jak jedno lub drugie dorwę, to jem aż do męczy. Ale nie. Ja zjem parę i mi już wystarczy. A ja zjem, aż się skończy. Tak mam. Ostatni. Godzinę później. Pusta paczka. O, czekaj. Skład mam. Mąka pszeniczna, okej. Okay. Olej roślinny, okej. Okay. Olej palmowy, o fuck. To jest niezdrowe. Oczyszczona kukurydza. Maltodekstysty. Styny. To nie brzmi zbyt zdrowo. No. Sól, prażony czosnek. Pestilence. Minus 1,4%. To nie wiem, jaki to czosnek. Drożdże, cukier. Odtłuszczone mleko w proszku, gluten, zagęstnik, guma guar, Jezus Mary. Dekstoza, brzmi dekstoza? Przeciwutleniacze, kwas askorbiniowy, emulator, Boże, czego ja się nażarłam przed telegramem. Nie dziwić się, dlaczego mi nie wyszło, jak ja się nażarłam pierdół. Cieszę się, że ty żyjesz w ogóle. No. Ty widzisz teraz? Ile pokazuję palców? Widzę, 3. Okej. Okay. Było blisko. Nie pokazywałem żadnych, więc w sumie 3 to jest blisko. Cieszę się, że nie powiedziałam 6. No to byłoby dziwne, gdybyś na jednym ręku 6 palców pokazywał. Rany boskie, uciekinierzy z mięsnego. Nie, to nieraz moi znajomi, że ja mam zimne ręce, nie? Ja mówię, bo wiecie, tak naprawdę to ja nie żyję. Okej. Okay. Nie denerwujcie się, ale powiem wam coś teraz strasznego. Nie żyję. A poza tym wszystko w normie. Poza tym dobrze się czuję. Tak, to co, idziemy na piwo? No jak ktoś jest nieżywy, to już niewiele ci zaszkodzi, więc możesz jeść emulgatory i inne rzeczy. Tak. No właśnie, to możesz, to nie musisz się przejmować, to możesz nawet chipsy jeszcze jeść i nic się nie stanie. W sumie. Sztymendo! Nie no, plują, latają, srają po prostu. Cieszę się, że ty jeszcze grasz, ja za trzecim podejściem już padłam. No, jestem na drugim i to mam 5 czerwonych serc. Już 4,5. Ale przynajmniej wszedłem do kolejnego pokoju i od razu mi się armia muszek powiększyła, więc to był miły prezent od gry. Tak dla odmiany. No mi takich prezentów gra dzisiaj nie dała. Jezus, mam te ze stopionymi twarzami. Mówiłem ci, jakie ostatnio to statystykę miałam. Tak, mówiłaś, jakaś masakryczna była, że miałaś strasznie dużo tych przegranych. Minus 32. Pod rząd, no. A co to było? Bo ty próbowałaś
Aha, bo ty próbowałaś na jakimś hardkorze teraz zrobić sobie. Tak, Ewą próbowałam, a potem słuchaj, stwierdziłam, że żeby chociaż te statystyki zmienić, bo już miałam gdzieś minus 25, myślę, zmienimy statystyki, zagram Ziazią na normalu, nie? I też mi nie szło, 7 razy zginęłam, dopiero później mi zapultało, nie? Za pultem. A się ten przykleiło do mnie, bo często kina i szeptuszek mówią, zapultało i tak. Znajomy mówił często, że się coś zapultało, że sam się zapultał albo że coś się zapultało. Jej! Wrzucam monety żebraczkowi i żebraczek mi zespawnował kartę Judgment, która spawnuje żebraczka. Chcę mieć brata bliźniaka, no. Czuję się samotny. Najwidoczniej. Kurde, nie wiem, czy robię dobrze, bo przede mną był duży pokój. W sensie ten taki, wiesz, czwórka. Ja bym ominęła też, wiesz? I źle zrobiłem. Chcę, Bo poszedłem w że... drugą stronę, wiesz, Tak. łudząc się, że Jednak tam nie. będzie coś łatwiejszego. Dwa pająki czerwone biegają i strzelają co jakiś czas czerwonymi łzami we wszystkie strony. Aha, potrójna. Tak. Yeah, ale jestem na full HP-kach. No i niestety muszę się wrócić do tego dużego pokoju. No i właśnie to zawsze te duże pokoje miałam, bo a może jednak nie, no to zmyła, bo nieraz duży pokój jest zmyłą. Nie, nie pójdę, nie. Przejdę A cały potem się level okazuje w większości tam. przypadków, że właśnie tamtędy trzeba i tak przejść. Albo przesrany pokój z tymi głowami plującymi, plus wow, cały pełen plujów. I tych takich, O. co po okręgach strzelają, i tych, co prosto w twarz plują. No, ja dzisiaj co najwyżej zostałam opierdziana, to mi wystarczy, wiesz? Dobrze, że nikt na mnie nie napluł Dobra, zbytnio. jest, drugiego zabiłem. Jeszcze tylko 50 przede mną. Sądzę, że dam radę. Rany boskie, czy ta niebieska muszka zadaje jakikolwiek damage? Czy to Ona jest w ogóle... strasznie słaby zadaje Mam właśnie. wrażenie, że przeleciałem przez kilku tą muszką i... Głaskam ich. Miziarz. Ty masz zabijać, a nie miziać. Właśnie tutaj brakuje mi Spider Moda, bo na Spider Modzie to przynajmniej mogłem sobie zobaczyć, ustawić na damage i A, na ilość życia i mogę zobaczyć, przeciwnika. jak ci wpływają. Tak, i właśnie to bardzo lubiłam w Spider Modzie, a jeszcze nie wiadomo, czy wyjdzie pod tą wersję. Przynajmniej ja o tym nic nie wiem. No to może być. No to znaczy, no, ciężko powiedzieć, czy będzie trudniej, czy nie ze Spider-Modem w tej wersji. No nie Znaczy, wierzę, wiesz. wyczyściłem bez jednego hita. Ładnie. Mi na Spider-Manie zależy właśnie ze względu na te statystyki, co są pokazywane, nie? Damage'u i właśnie tych obrażeń, to wszystko. No i też na przykład chciałabym czasami sobie pograć na własnym skomponowanym czymś. Ostatnio właśnie stwierdziłam, że fajne skomponowanie byłoby, gdyby dać sobie Dark Boya, tego duszka co lata i No. czerwone zamienię na niebieskie serca. I do tego dodać Little Chubby'ego. Co on Ta daje? mała pijawa, co pluje ci sercami co jakiś czas. Kurde, wiesz co, mam dwa cornflakesy i nie wiem, czy taktycznym zagraniu dobrym nie będzie zaczekać. Stanie się rozpuknął? Nie, bo one co jakiś czas plują muszkami. Więc mogę, wiesz, Od kiedy za darmo muszkami? he. No, cornflakesy, one plują muszkami. To czemu mi moje srały tym No bo. pająkami? No bo jedne. No bo są różne rodzaje, nie? Dlaczego musiałam te gorsze trafić? No. No to jak chcesz, to poczekaj. Jezus Maria, i te czaszki jeszcze teraz, które się otwierają co jakiś czas. A Tak, to ja na pierwszym oczywiście. podejściu miałam i w sumie dość dobrze mi z nimi szło. Tutaj najbardziej Mega z fati. Oj. Muszę stwierdzić, że go nie lubię. A muszę się trzymać blisko, jeżeli chcę szybko go zakończyć. Fuck. Shit! Nie lubię tego szybkiego skoku. No, do niego nie idzie się przygotować nieraz. Jezus Maria, jest prawie dead. Zabity. Super. Jesus. Czy ja mam Jakbym, jakieś mówię HP? ci, nie zdenerwowała się na te pająki, to bym może dalej zaszła, ale mnie nerwy porwała. Full HP-ki, nie wierzę. Się ciesz, ile masz w ogóle hapeków? Czekaj, już ci powiem. Dobra, teraz sobie próbuję przypomnieć, co dawała ta taka
stalowa maska, bo jest w Devil Roomie. Taka lekko fioletowa? Nie, nie, czarna taka właśnie, z takimi zębami, taka jakby robota. Co ona dawała? Wiem, wiem, o którą ci chodzi. Ja nie wiem, czy też nie coś z Firem, czy z jakimś tym... A Guppy's Tale, pamiętasz, co dawał? Ogon Guppy'ego? Nie wiem, tak często go miałam, a nigdy jakiegoś coś sensownego nie zauważałam. Dobra, z nim. Stawiam żebraczka w Devil Roomie. Może mi zespałnuje jakiś ciekawy... Może mi kurna Brimstone zespałnuje. No, od razu. Nie, nie zespałnował mi nic. Pół serca. Wal się na ryj. Nie lubię. Mam hapeków 6, 7 czerwonych i Soul Hearta jednego. No super, ja miałam chyba 4 Ale to może polecieć w sekundę. Sama wiesz, jak to wygląda. Faktem może, no, ale i tak masz większe szanse niż ja miałam. Z duszki i pierdzioch. Dobra, jeszcze jeden duszek. Kurde! Przegiąłem. Zamiast tylko go drasnąć muszką, tu cały wpadłem na niego. A to też tak czasami pająki, się chce przedobrzyć. Zajebiście, po prostu w laser se wbiegłem, bo kurna mogę. A czasami są takie... Zdarzyło mi się kilka razy, że jest kilka pokoi takich, znaczy akurat nie dzisiaj, ale... Że jest kilka pokoi bez, wiesz, walki, nie? Mhm. I sobie myślisz, o kurde, coś przerąbanego się szykuje. Tak. Coś jest gorzej. Czego tu się spodziewać? Nice. Jeszcze żyje. No nie... Ci od kosteczek. O. Oni nie są fajni, zdecydowanie. Dobra, jeszcze jeden został, 4 było. Powiem ci, że mi nawet dobrze z nimi poszło. Jakoś tak. A dobra, 4 czaszki, spróbujmy. Fuck! Obrywałem. Ja tak starałem się na sklepach bazować, że może w sklepie coś wyhaczę. No właśnie, też tak kurde chciałem to rozkminić sobie, ale... No ja tak kminiłam, no bo w sumie... Plany, a rzeczywistość często są w ogóle inne. Nie, no bo ja sobie tak wzięłam, wiesz, że mam pełno kluczy, ale na co ja je zużyję, nie? No to dobra, no to co, sklepy. Jezu, znowu ta głowa szarżująca. Taka obleśna brązowa? Taka, co pluje. Taka, ta, co jest od bossa, tylko jest sama, bez tego konia. To sobie lata i co jakiś czas tymi trzema pluje. Wiem, od którego. I wiesz, ja nie wchodzę, bo mam jeszcze te kolce na bokach, wiesz? Mhm. No i wpadła właśnie we mnie. Bo ona szarżuje i ona wpada na te kolce i ona wtedy sama sobie zadaje obrażenia. I właśnie taki mam sposób na nią, tak ją przechodziłem poprzednio. No i właśnie liczyłem, że tym razem mi się uda w taki sam sposób. Ale ona nie jest chętna. Właśnie nie jest chętna, omija skubana. O, podeszła mi pod niebieską muszkę. Znaczy, o, jest dead. Znaczy, patent jest taki, że jak długo ta niebieska postoi sobie na przeciwniku, no to jest okej, okay, nie? Tylko, że rzadko się zdarza, żeby tak długo sobie posiedziała. Tak. Nie to, co czerwone, nie? Czerwone tak, mam teraz tego takiego agresywnego robala, co jak ginie, to spawnuje te 3 na przykład plujące. Aha, to jest ślepduch. Tak, ślepduch. To jest bardzo... kurna, ale bym na kolce wpadł. Ech. Często się łapię na tym, że na przykład zapominam, że gdzieś były kolce. Ale przepraszam, biegnę, czy ty nie latasz? Latam, ale to są te kolce, które jeżdżą. A, te. No. Tak myślę, na kolce, no, ale kolce, no, dobra. Okej, mam tęczową kupę. Sraka biega wokół mnie. Ale na szczęście jestem w bezpiecznym miejscu w miarę. A tęczowej kupy nie rozbijesz muszkami, nie? No właśnie, chyba kurna nie. Bo próbowałam zwykłe rozbijać i też nie tego nie poszło. Znaczy, mam plan taki, żeby spróbować na przykład postawić... włączył mi się kartridż. Co to? Włącza na chwilę nietykalność, tak byś sobie tego... Aha, no. Chariota odpaliła, mhm. albo ten Unicorn z Horn. Albo ten GameKit. Tak. Dobra, ja tu wrócę jeszcze po tą kakę. Co brzmi jak groźba. Ja tu jeszcze wrócę.
Raczej jak mania na punkcie kaki. Kurde, skaczące pierdziochy. Nice. Ciągle żyje. No, domyślam się. Bo dalej nagrywamy. Okej. Okay. Latające te głowy, które spawnują muchy. Mhm. To nie jest, kurna, nic dobrego. Jedna wybuchła. Bo problem jest z tymi wybuchowymi, bo kurde, za blisko nie podjedziesz. A jak podjedziesz, to i tak oberwiesz. Jak podjedziesz, to i tak oberwiesz, no dokładnie. To ja tak miałam z tymi pająkami skaczącymi, wybuchającymi. Kurde, jedną trochę nadgryzłem, jest, wybuchła. Jedną trochę nadgryzłem, teraz drugą muszę trochę nadgryźć. Tak na począć. Ty dzisiaj taki cichy kąsacz. Cichy kąsacz, dokładnie. To jest moja strategia na dzisiejszy odcinek. Cichaczem kąsacz właśnie. Nie, motki. Kto? Się na ryj. No te, jeden motek biały, który spawnuje pająki. Aha, dwa dobra, czerwone, kuleczki. Które... plują krwią. Tak. Coś, czego bardzo potrzebuję w tym momencie. I oczywiście cztery kaki przez cały pokój rozstawione, które mają muszki wokoło latające. Których oczywiście też nie ruszę, no bo nie ruszę. No bo nie ruszymy kaki. Dobra. Jest i tęczowa sraka. Dobra, nie odkrywam dalej, idę na bossa. To idzie, już później jak znajdowałam, to szłam od razu na bossa. Lepiej nie będzie chyba. Bloat! No to fucking jestem dead. Co to jest? To jest ten, co strzela laserami na boki i tylko u góry można stać najbezpieczniej. Odmiana pipa? Tak. Dobrze, wiem. Właśnie szukałem odpowiedniego słowa. A patrz, że te małych przeciwników zawsze sami nazywamy, nie? A tak. Dużych bossów jakoś nazwy pamiętamy. Rany boskie. Jakoś się w miarę zabiłem. Zabiłem szmaciarza, po prostu nawet nie zapłakał. Shot speed i damage up. Statysta. Yeah. I holy shield. Boże, nie wierzę. I to jest adekwatne stwierdzenie, no bo przecież jestem w Angel Roomie. Gdzie ty teraz jesteś? Teraz Necropolis 1 i wchodzę do Necropolis 2. Aha, to ja na Necropolis 1 zginęłam. Ale to nie ma szans, ja nie dojdę przecież do... Dlaczego? Zajebiście, laserowe pająki. Już tak daleko zaszedłeś, dalej ode mnie. Dwa poszły. No, kurna, czasami mam wrażenie, że ominąłem laser, a mi zdejmuje HPK. Czy tam połówkę. No, tu jeszcze ci połówkę przynajmniej zdejmie, dalej to już... Latające mózgi. Latające... A, te główki takie z tyłem. Ej, zajebiście i... porada, jakby ktoś nie wiedział, jak są czaszeczki w rogu i się nad tą czaszeczkę wleci, jak się ma latanie, to wcale nie chroni przed mózgiem. Tak by the way, bo one też se mogą wlecieć na to. Kto ci taką radę dał? No, sam sobie teraz dałem taką radę, bo... Aha, tak wymyśliłeś, że to jest jakiś tip, tak? No tak, to jest tip, bo sam nie wiedziałem i sobie wszedłem właśnie na... Okej. Okay. Kurna! Czyli tak w skrócie, wirus tworzy swoją strategię. Tak. To jest bardzo zmasterowana strategia. Teraz mam kurna... Dobra, walcie się na ryj! Z tymi kurna pindolami, tylko nie laserowymi, tylko strzelającymi tymi pijawami. Aha. Cały pokój zawalony w nich. To ja od takiego różowego oberwałam, pamiętam. Nie, teraz laserowe... Co ja go nie chciałam określić, jak ja go nazywam. Po swojemu. Dobra, muszę sobie ich ustawić w jedną stronę. Nie dostając po dupie jednocześnie. Fucking shit, no i kurna, ustaw się. Normalnie, dobra. Jakbyś ich ustawiał do pierwszej komunii. No dokładnie. Aż mi się przypomniało, jak niektórzy mieli pomysły i po prostu sobie chowali na później komunię. Na przykład w tych książeczkach, wiesz. No, pamiętam. Że nie wiem, że wezmą Jezusa ze sobą do domu, w kieszeni, nie wiem. Nie wiem, jaki był plan generalnie. Tak, Jezus pójdzie ze mną, zostanie ze mną, będzie ze mną w pokoju, będzie moim przyjacielem, tak? Rany boskie.
Jest i Rusted Key, ale nie dzięki, wolę cartridge. Przynajmniej co jakiś czas jest szansa, że mi się... Marna, bo marna, ale... What? Ja też miałam Rusted Key, ale go zostawiłam. Jak to tak o fajnych trików? Zas! Tak, a propos rozmowy o katechizmie. W ogóle to fajnie byłoby, gdybyśmy dostali właśnie jakieś itemy fajne pod spację. Ja miałam tego konia czarnego, nie? No to na początku nim damage zadawałam, a potem jak już zmieniałam na Necronomicon, to nie zdążyłam go użyć nawet. Tak? No, bo zginęło mi się. Jezus, te pierdolce. Jeszcze mam ten taki różowy kłębuszek ze sobą. O. Ostatnio za mną latał, tylko był ten, już taką główką różową z kopertką. Błagam, ja chcę bossa. Wiesz, nie to, że ja ciebie skarżam czy coś, tylko zauważyłeś, że to jest już drugi odcinek, który jest przedłużony z twojej winy? Tak, ale jeden był przedłużony z mojej winy, bo failowałem. Nie, czekaj. A już nie pamiętam nawet. To ten, co ja nie przeszłam. Nie, razem nie przeszliśmy, ten Dark coś tam. Okej. Okay. No a z tym tankiem to nie, dlaczego mnie nie zapytał? Ja siądę, któregoś dnia zrobię. Ale to wygląda tak, jakby się nie synchronizował ci, wiesz, z Cloudem, bo generalnie wyniki, znaczy jeżeli gra jest tak napisana, że obsługuje to, to wyniki są trzymane właśnie w chmurze Steama, nie? Mhm. Nie. High Priestess to spawnuje tąpnięcie matki, nie? Tak. Rany boskie, jestem na matce, nie wierzę. Okej, okay, zobaczmy. Teraz chwila prawdy. Właśnie staram się tak metodą, że stoję przy drzwiach, żeby ta mucha po prostu ją klepała. No na nogę ci. Jest, zabiłem. To... Super. Jest i łyżka, jest i Devil Room. Jest Lord of the Pit. Nie pamiętam, co to robiło. Lord of the Pit? Jak to wygląda? Taki odwrócony krzyż. To dawało może... Nie wiem, ale nie wiem, co to dawało. Wiesz co? Jest duszek, nie, pomocnik. Może go wezmę, bo kurde, będę miał przynajmniej strzelanie. No to możesz wziąć. W sumie i tak troszkę mam... Tylko musisz zacząć użyć tego strzelania, nie? No właśnie zacząłem używać, tak dziwnie teraz. Używam strzelania, dobra. Kurde! To będzie długi odcinek, ale czy się uda? Pewnie nie, ale... Pająki, zajebiście. I złoty klucz. Ale co z tego, jak tutaj już nie ma żadnych sklepów przecież. O Jezus, te suwające głowy! One są przejebane. Są tak creepy. Aha, te uśmiechnięte. Czyż mam strzelanie, idioto? Tak, te uśmiechnięte tak dziwnie. Lol. Ostatnio zastanawiałem się, czy sobie poprzedniego Isaaca nie zainstalować i tam nie spróbować znowu zagrać. Ja ciągle mam go. Ja wywaliłam, nie? Ale tam inaczej byłoby, nie? Inni bossowie, inne te... W świeżości, nie? No. Okej. Okay. Mam tych dwóch takich cwaniaków, co się chowają co jakiś czas i jak się chowają, to plują. Takie ni to żółwie, ni to coś tam. Okej, okay, żółwie, ni coś. Aha, dobra, takie niby diglety, ale w skrupce. Tak, no. Dokładnie tak. Kurde, bardzo trafnie je nazywasz. A ja mam po prostu jakąś zaćmę dzisiaj. Magda, diglety, no dokładnie. Ty ciulu laserowy. Ha! Zginął marnie. Ale wiesz co, przez cały czas, od kiedy ja już nie gram, tak się w tą muzykę wsłuchuję Isaacowo i ona taka Skrip. Jakaś... Właśnie taka dziwna jest. Tak, mam tego Spectral Buddy'ego i kurna nie używam tych łez. Lol. No ja w ogóle przez całą rozgrywkę grałam tylko w USAD, nie? Nawet nie próbowałam czymkolwiek strzelać. Czasami można sobie fajnie ułożyć sobie rozgrywkę i biegać tak właśnie wokół przeciwników, żeby tak synchronizować się mniej więcej, znaczy to jest łatwo powiedzieć, z tą orbitą, nie? Mhm.
że ona krąży też w przeciwnym kierunku i wtedy cały czas zadaje damage przeciwnikowi. Tylko to, wiesz, łatwo powiedzieć, trudno zrobić. I tak najlepiej to jest mieć Brimstone'a. Tak. Ewentualnie Epikfitusa. Jezus, po prostu królestwo za którekolwiek z nich. A jeszcze Fitusa żadnego nie spotkałem. A mam odblokowanego jednego z nich. A nie, to zwykłego to ja miałam. Jeszcze pamiętam to, już kiedy to było chyba Magdaleną, robiłam harda. I złapałam właśnie zwykłego Fitusa. I tak stwierdziłam, że no kurczę, przecież ja tego nie przejdę. No gdzież Magdalena i bomby, nie? I przeszłam wtedy. Wtedy mi się udało. A właśnie brakuje mi Epic Fitusa. Jezus Maria, co robi Jera? Pamiętasz może? Nie. No to najlepszy sposób, żeby się dowiedzieć, to użyć. Dobry itemy? Tak. Już pamiętam, że Echwas ten robi klapę, Jera dubluje, a to ja Hagalas tylko pamiętam, dlatego, Hagalas, bo ją najdłużej miałem. Wszystko. No jego pierwszego odblokowaliśmy w sumie. Jak nie patrzeć. Tak. Okej. Krążący jelita, ale ciągle żyje. Krążący jelita. Okej. Widzę, że ty też ciekawe nazwy dzisiaj wymyślasz. Jezus, kłębek strzelający. Nie! O. Rany boskie, ja nie wiem, jakim cudem ja jeszcze żyje. Jest i złoty ja chest. Się cieszę, wiesz. Jest. Cricket's head, mieć... damage up. Lubię mieć godnego przeciwnika, który nawet lepiej gra ode mnie. Gonią mnie. Znaczy w sumie goni. Falena mam. Falen, aha. Diabełek. Tak, nie jest za ciekawie. Zaraz myślmy o dwa. Tak. To na jednego nie narzekam. Są już dwa. Szybko ci idzie. No przejdziesz to, zobaczysz. Już jest tylko jeden. Dobra, dzięki karcie, której użyłem. High Priest? High Priestess, tak. Akurat matka rąknęła w jednego ciula. No... Okej, okay, wpadłem na niego. Włączył mi się, kurna, teraz nieśmiertelny dziad. Mam Curse Up, Whore of Babylon. Okej, okay, co my tu mamy? Pakt. O, pakt bym brała. Czekaj, to jest pakt czy nie pakt? To nie jest pakt, to jest taki inny. Inny. Mhm. On bodajże zamienia ci wszystkie serca na te, Evile? Wiesz co, to ja może podziękuję? Nie wiem, nie mam pewności, tak mi się wydaje. Dobra, nie, i tak mam mało hapeku, więc nie będę dealował. Mam dwa hapeki. No i ty jeszcze dealować chcesz, no serio? Czekaj, ale mam na levelu 1 chyba jeszcze do zebrania. Chociaż ja często nawet jak nie mam czym handlować, wchodzę do tego Devil Roomu, bo często jest właśnie item do kupienia i dwa czarne serca. Taką w gratisie. Tak, to jest też dobre, no. No, to stąd tylko wchodzę. Jeszcze tak patrzę, gdzie tu ja mogę rozwalić jakieś skałki, bo często w tych czerwonych się chowa Soul Heart na przykład. Więc łudzę się, że... Powiem ci, że mi tak rzadko wypadają z tych czerwonych, że ja nawet nie staram się ich rozwalać. Kurde, tylko że jestem zdesperowany. Dobra, poddaję się. 2,5 HP-ka. Ja ostatnio z 2 HP-kami Blue Baby pokonałam. No, to wiesz. Arcade Room. Dobra, zużyję całą kasę. I tak nie mam jej za wiele. No ja byłam w Arcade Room. Jest 0,5 HP-ka, Boże. Jestem taki bogaty. Boże, jak ty ciłasz te HP-ki. Bombka jest, zajebiście. No, come on. A dolar też mi się kiedyś trafił, kilka razy. Mi się raz trafił i w sumie nawet nie miałam na co go wydać, bo jak tylko wchodziłem do sklepu, to zawsze miałam grida. A potem mi się sklepy skończyły. No. Dobra. Oh, fucking shit. W ogóle dzięki komentarzom pod ostatnim filmem dowiedziałam się, że łóżko, to co nieraz w Ajzaku może nas spotkać i jak tak, się tak, pójdzie tak. Spać, to nas healuje. Jak ja nie lubię tych czach, które krążą po levelu, dopóki się nie zabije przeciwnika. Okej, okay, nie, zginę. A, tak. To ja nie wiem, czy ja na tym nie zginęłam.
Bo jest gęsto straszliwie, nie trzeba unikać tego. Dobra, miałam 4. A w ogóle w tym, w katedrze jest właśnie taki duży pokój, jest pełno tych czach i 3 te Envy latają jeszcze. To jest dopiero jazda. Rany boskie. Mam 3 te takie matki, które stoją w miejscu i w sumie nic nie robią. I ręce matki. O. Ale dobra, zabite. Ty się tam wykoksiłeś strasznie, skoro tak szybko ci to idzie. No ale zaraz znowu zginę. Znowu mam łapy matki, teraz 3. Najlepiej sobie ja raz zrobiłam, bo włączałam sobie dźwięk w grze, bo film oglądałam. No ale nie potrafię tylko film oglądać, więc grałam w Isaaca i miałam włączony dźwięk w grze. Wchodzę do pokoju, no nic w sumie nie ma. Ale dlaczego drzwi zamknięte? Buch, matka na mnie spadła. To łapał. No. No bo wiesz, jak masz dźwięk włączony, to jest to mwahahaha. Tak. I wiesz, że będą łapy, a tutaj bez dźwięku, no to co, skąd miałam zatrybić tak szybko? No, a one się szybko pojawiają, kurde. Health down, dziękuję. Jestem zainteresowany. Okej. Okay. Nie, no te zafajdane głowy. Okej. Okay. Jeszcze żyję jakimś cudem. No, czerwona! Krąż szybciej! Masz obadanego bossa już? Czy jeszcze nie? Nie, jeszcze nie. No, kurnak! I to jest po prostu... Tak, jeszcze głowa mi się zespawnowała, zajebiście. W ogóle fajny jest ten item, że jak oberwiesz, to z ciebie coś wypada. Znaczy z ciebie, za oberwanie coś dostajesz, albo serce, jest albo świnka skarbonka. Jest to, ale z niej hajs wypada. Tak, to jest Save My Life. A jest jeszcze, to jest chyba jakaś torebka mamy, czy coś. Znaczy, to jest podobne tak, do torebki. Tak, bag good, full of goodies, czy coś takiego? No, coś takiego właśnie. I chyba z tego właśnie, jak dostajesz ten atak, to coś ci wypada. Zginąłem. No, nie żartuj. Nie żartuję. Zginąłeś? Zginąłem. Dobra, ja już nie podejmuję kolejnego podejścia, bo to odcinek potrwał chyba 2 godziny. No, zwłaszcza, że tobie lepiej szło niż mi. Ale kurde, to będzie ciężki challenge. Nie wiem, czy będzie cięższy niż tamta czwórka, ale chyba będzie cięższy. No nie wiem, ja mam też jeden w plecy, nie wiem czemu, no ale trudno. Dam to jest radę. Po prostu... No, albo może się rozwiąże problem, jak sobie synchronizujesz na przykład i może się po prostu blokuje. Dobra, liczmy na to. Zobaczymy. Dobra, no to w sumie chyba tyle. Jestem wymęczony psychicznie po tym odcinku, naprawdę. Starałem się jak mogłem, ale... Chyba będzie dobrze. Tak. Nie mogę, bo się odczulam, cholera. No, a twoje nerki? No właśnie, kurde, i handluję zdrowiem. Tu nie mogę, no. Bo ten, ale dobra, coś pomyślę. Dobra. Dobra, no to tyle w dzisiejszym odcinku, który był mega, mega długi, ale teraz święta, to macie dużo czasu, więc możecie sobie go pooglądać. Dokładnie tak, 2 razy albo 3. Tak, a niedługo już kolejny odcinek, tak więc trzymajcie się, no i cześć. Pa, pa.